Masz się ożenić, ustatkować. To jak dzisiaj wyglądasz, to jest najlepszy dowód na to. Ja mam dosyć. Masz się ożenić z Beatką i to jak najszybciej. Sorry. Nic nie widziałam. Kochana, ten pierścionek jest taki śliczny. Adaś naprawdę ma gust, że taki wybrał. Tylko powiedz mi, czemu on jeszcze nie jest na twoim palcu? O rany, ty płaczesz. Nie płaczę. No płaczę! A ty siedzisz. Co tak siedzisz przy tylu mnie, nie widzisz, że płaczę? To ty? To ty. Wiesz co, jak ja mam takie złe dni, to pomagają mi bardzo lody. Lody? Zakochaj się, dopóki na mnie weź. Zapamiętaj! Opa! Wygraj miłość swą, tyle chcę ci dać. Wiedziałam, że jesteś fajny, ale nie wiedziałam, że aż tak fajny. Czyli, że dobrze się dzisiaj bawiłaś. Najlepiej w swoim życiu. No to co, może kiedyś to powtórzymy? Pastaś! A, Beatko! Mateusz, cześć, co ty robisz? Cześć, Betty. Przyniosłem resztę papierów do projektu Parku Technologicznego. Zostały w biurze. Beatko, że my się wcześniej nie zgadaliśmy. Przecież my nadajemy zupełnie na tych samych falach, prawda? Totalnie! Totalnie! Cześć, Beatko. Cześć, Mati. Co ty? Chodź. Poczekaj! Chodź, kochanie. Chcę się kochać. Ja wiem, ja wszystko rozumiem, ale poczekaj. Ogoliłam nogi. Dobrze, ale może usiądźmy najpierw, porozmawiamy z jednym. Nie mam zamiaru dłużej z tobą rozmawiać. Wiem, czego chcę i mam zamiar sobie to wziąć. Co ty tu robisz? Posłuchaj, Beatko. Słuchaj, ostatnia rzecz, na jaką mam teraz ochotę, to słuchaj, co masz do powiedzenia. Dobrze, ale ja mam bardzo ważne pytanie. Co ty wyprawiasz? To jest jakaś paranoja! Nie zgadzam się i w ogóle! Co? I co ty sobie w ogóle wyobrażasz, że nachodzisz mnie z tym wszystkim? Ja sobie nic nie wyobrażam, ale myślałem, że... To źle myślałeś! Ale mnie wyjątko, poczekaj, bo... Idź sobie! Bo nie chcę być niegrzeczna! Szybciej! Dobrze... A teraz, Beatka, skup się i myśl o każdym z nich po kolei, odkrywając kartę. Oj, ile ten człowiek ma w sobie mroku i tajemnic! Beatka, od niego trzymamy się z daleka! Dobrze, czyli... Adaś nie, Mati nie, to jeszcze zostaje ten trzeci, Staszek. Tak, słucham? Dzień dobry, pan Stanisław Bąk? Tak, przy telefonie. Dzień dobry, kurier z tej strony, proszę wyjść na zewnątrz. Nie poznałeś mnie! Beata! Mnie i Adasia nic nie łączy, między nami wszystko skończone, raz na zawsze! No ja nie wiem! Ale jak wiesz, Stasiu, jeżeli to jest jedyny powód, dla którego przestałeś się ze mną spotykać, to...